W zeszłym stuleciu zrozumieliśmy, że wszechświat składa się z miliardów galaktyk, skupisk gwiazd przypominających wyspy rozrzucone na bezkresnym oceanie kosmicznej pustki. Badacze nocnego nieba odkrywali kolejne typy tych wysp, jednocześnie od wewnątrz przyglądając się Drodze Mlecznej. Od tamtej pory astronomowie zastanawiali się nad tym, jak właściwie wygląda z zewnątrz nasza własna galaktyka. Do tej pory najczęściej spotykaliśmy się z przedstawieniem Drogi Mlecznej jako płaskiego dysku galaktycznego, wirującego wokół centralnego zgrubienia. Jednak astronomowie z Obserwatorium Astronomicznego Chińskiej Akademii Nauk twierdzą, że kształt Drogi Mlecznej może być bardziej skomplikowany niż nam się początkowo wydawało. Pod uwagę musimy bowiem wziąć wpływ grawitacji, której oddziaływanie staje się tym słabsze, im dalej znajdujemy się od centrum galaktyki. Wodór, którego to pierwiastka znajdziemy w naszej galaktyce najwięcej, na jej obrzeżach nie jest już uformowany w dysk galaktyczny, ale wygina się, przypominając swoim kształtem literę S. Dr Chen Xiaodian, główny autor pracy, stwierdził, że ustalenie odległości od Słońca do krawędzi dysku jest niezmiernie trudne, jeśli nie wiemy dokładnie, jak on wygląda. Naukowcy badali więc gwiazdy zwane cefeidami. Są to specyficzne gwiazdy zmienne, do których odległości jesteśmy w stanie mierzyć z bardzo dużą dokładnością. To gwiazdy od 4 do 20 razy masywniejsze i nawet 100 tysięcy razy jaśniejsze od Słońca. Żyją one relatywnie krótko, bo zaledwie kilka milionów lat. Natomiast w trakcie pobytu w ciągu głównym co kilka dni lub miesięcy zmieniają one swoją jasność, niejako pulsując. Właśnie te zmiany oraz fakt, że cefeidy są bardzo w tym pulsowaniu jednorodne, umożliwiają określenie bardzo dokładnej odległości. Dzięki stworzeniu bazy danych cefeid, chińscy naukowcy byli w stanie opracować model 3D naszej galaktyki. Pokazał on, że zarówno 1339 badanych cefeid, jak i dysk gazowy znajdują się w tych samych miejscach. Co ciekawe, im bardziej oddalone od centrum są gwiazdy, tym bardziej złożony z nich dysk odkształca się w formę spirali. Badacze, szukając powodu takiego odkształcenia, wpadli na trop prowadzący do momentów obrotowych wewnętrznej części dysku galaktycznego. Z racji występowania tam o wiele większej liczby gwiazd, znajdujące się relatywnie niewielkiej powierzchni, siły oddziałujące na zewnętrzną część dysku są gigantyczne. Cały czas jednak obraz Drogi Mlecznej to niejako zastanawianie się, jak wygląda z góry las, po którym chodzimy, badając jedynie pnie drzew, które jesteśmy w stanie zobaczyć. Misje takie jak Gaia próbują zmapować trójwymiarowy obraz galaktyki. Mamy też do dyspozycji zdjęcia innych, podobnych Drodze Mlecznej galaktyk, ale wciąż są to jedynie domysły poparte mniej lub bardziej sensownymi poszlakami, dowodami i obserwacjami. A to już koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. No i dziękuję serdecznie wszystkim patronom, dzięki którym możemy ciągnąć ten wózek do przodu. Jeśli też chcesz pomóc rozwijać Astrofazę, to link do naszego profilu znajdziesz w opisie tego odcinka. Zapraszam też na Instagram Astrofazy i widzimy się w kolejnym Astroshorcie. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!